Cześć, witam Was na 12 spotkaniu live. Dzisiejszy temat spotkania to jak stworzyć, wykreować, spiąć w całość nasz styl. Jak stworzyć go w ogóle, jak przeprowadzić tok myślowy, jakkolwiek to strasznie skomplikowanie nie brzmi, to jak dotrzeć do tego punktu, w którym ktoś nam powie, no ona to ma swój styl, tak, ona tutaj ma swój pomysł na siebie. Każdy z nas pewnie w jakimś momencie, no nie wiem czy każda, ale większość z nas pewnie chciałaby coś takiego usłyszeć, że ma jakiś swój konkretny styl, że ma pewne elementy, które są rozpoznawalne, więc to jest dla mnie dość oczywiste i niejednokrotnie zresztą słyszę pytania od osób, z którymi rozmawiam na warsztatach, w trakcie spotkań indywidualnych. Kobiety oprócz tego, że pytają mnie często właśnie o typ sylwetki, o kolory, no to są takie najczęstsze pytania, to również chcą określić swój styl. I to jest tak, że ja po prostu na bazie pracy z klientkami zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że możemy ten swój styl stworzyć, jakie elementy składają się na ten nasz styl, co możemy stworzyć, jak możemy do tego podejść, żeby móc to w jakiś sposób usystematyzować. I trochę tak na bazie, trochę w takiej formie prób i błędów dotarłam do takiego punktu, w którym usystematyzowałam to w 7 kroków. I tymi krokami chciałabym się z Wami dzisiaj właśnie podzielić. Jeśli ktoś miał okazję na przykład być na moich warsztatach, no to zapewne wiecie, taka metoda 7 kroków u mnie występuje i ja się po prostu nią właśnie w takich sytuacjach dzielę. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogłyśmy dzisiaj również to poruszyć. Dołączyła Ela, bardzo się cieszę, Elu, że dotarłaś, super. Zuzanna też, świetnie. Natomiast... jak to, z czym to się je i na czym to w ogóle polega, to ja oczywiście za chwilę będę chciała mówić. Natomiast dziewczyny, istotne sprawy organizacyjne. Skoro już wiemy, że technicznie wszystko już jest ok, to jest najważniejsze. Druga sprawa to, że będę tutaj kontrolowała oczywiście komentarze od Was, więc śmiało do mnie piszcie, komentujcie, zadawajcie pytania. Ja bardzo chętnie na bieżąco będę zerkała i odpowiadała na tyle, na ile będę tutaj oczywiście miała możliwość. Michalina dołączyła. Cieszę się, Michalina, że jesteś. Bardzo się cieszę. W związku z tym, kiedy już mamy tutaj wszystkie techniczne sprawy porozwiązywane, to chciałabym powiedzieć o dwóch dodatkowych sprawach, które dziś będą również takim dodatkowym tematem naszego spotkania. Te dwie rzeczy to... I tutaj za mną widzicie takie oto cudowne paczuszki, prezenty. Chciałabym je Wam tutaj pokazać z bliska. Tak to słuchajcie, tutaj wygląda. I chciałabym, żebyście się dobrze przyjrzały. To jest marka Habur. I mam tutaj dzisiaj dla Was takie właśnie dwa cudowne vouchery. W tych właśnie oto paczuszkach te vouchery się znajdują. Dołączyła Karolina, dołączyła Iwona, więc jeśli nie miałyście okazji wcześniej spotkać się z informacją na temat tego, co tutaj się znajduje, to ja szybko już Wam to wyjaśniam. Marka Habur, czyli dwa butiki w Śremie i w Środzie Wielkopolskiej, ale również butik online, to marka, z którą od pewnego czasu współpracuję, wspieramy się nawzajem, jak to zwykle pewnie o mnie wiecie, raczej wspieram marki i miejsca, w które wierzę, które przetestowałam i również, co tu dużo mówić, testuję bieliznę z Habura na sobie. To jest miejsce, w którym niejeden biustonosz do mojej szafy trafił, z którego niejeden biustonosz do mojej szafy trafił i w związku z tym mogę absolutnie to polecić. Zaprosiłam tym razem właśnie markę Habur do tego, żeby po prostu stała się partnerem dzisiejszego spotkania. No i właśnie marka ufundowała dla Was takie fajne dwa vouchery o wartości 100 zł każdy.
na zakupy, po prostu, co tu dużo mówić, w butikach bądź online, natomiast ja tak naprawdę polecałabym wizytę w butiku, dlatego że tam na miejscu będziecie przy okazji miały możliwość po prostu poprosić o to, żeby te biustonosze, które być może przymierzycie, które sobie upatrzycie, zostały idealnie do Was dobrane. Ja sama osobiście miałam tam dobierane biustonosze, one leżą bardzo wygodnie, bardzo dobrze i myślę, że to jest doświadczenie absolutnie tego warte. Więc absolutnie polecam Wam to, żebyście wybrały się kiedyś do tego butiku. No i dwie szczęściary dzisiaj będą mogły te vouchery wygrać. No i teraz co tu będzie można zrobić, to ja może powiem już za chwilkę, żeby wszystko było jasne. Natomiast zanim przejdę do tych voucherów, chciałabym powiedzieć, ponieważ mam tutaj dzisiaj na sobie, jak widać zresztą, jeśli ktoś był u mnie na Facebooku czy na Instagramie chwilę przed wejściem na live, to będziecie miały już tam też bardzo wyraźne zdjęcie tej koszulki, którą mam na sobie. Jak widzicie, dzisiaj moja stylizacja, można byłoby powiedzieć, że jest taka delikatnie skromna. Rzadko kiedy pojawiam się po prostu w t-shircie. Natomiast słuchajcie, to nie jest zwykły t-shirt. To zdecydowanie jest... przede wszystkim przepiękna koszulka, przepięknie dobrana bawełna, ona jest bardzo miękka i wygodna, świetnie się w niej czuję. Nie będę się cała Wam tutaj pokazywać, bo jestem podpięta do mikrofonów i jakbym wstała, to mogłoby się tutaj wszystko pozawalać, więc nie, ale ma fajną długość, bardzo dobrze i komfortowo się w niej czuję. Ale co jest najważniejsze tak naprawdę w tej koszulce, oprócz tego również, że zaprojektowała ją projektantka Lidia Kalita, to, że to jest koszulka, z której dochód wspiera akcję Dotykam, Wygrywam. I to właśnie widzicie tutaj na jednej z moich piersi. To jest akcja, która wspiera Amazonki, która wspiera młode dziewczyny w tym, żeby uczyły się, jak robić samokontrolę piersi. To jest akcja, która przypomina również nam wszystkim, kobietom dorosłym, w jaki sposób powinny badać swoje piersi. Przypomina po prostu, żeby w ogóle to robić, bo niejednokrotnie ciągle tak naprawdę zapominamy, choć mówi się o tym wiele, to jednak mimo wszystko ciągle to gdzieś pewnie umyka. Natomiast takie akcje powodują, że my po prostu pamiętamy o tym, żeby sobie taką samą kontrolę zrobić. Ja osobiście robię ją, więc jeśli Ty ostatnio nie robiłaś, to ja bardzo, bardzo, bardzo polecam, żebyś po najbliższym prysznicu, kiedy może nabalsamujesz trochę swoje ciało i będziesz miała tę chwilkę w łazience, to żebyś po prostu sprawdziła, jak wygląda stan Twoich piersi, żebyś po prostu skontrolowała to stan swoich piersi. Przy okazji jeszcze zerkam, słuchajcie, tutaj Beata pisze, że poprosisz taki voucher. Ja zaraz wszystko powiem, jak go w takim razie zdobyć. Natasza, potwierdzasz, że najlepszy sklep z bielizną. Bardzo się cieszę. Krysia ponownie się wita, biustonosze od Habur chwali moja przyjaciółka Iza i biegowy i codzienny. Tak, owszem, w Haburze oprócz kostiumów kąpielowych, oprócz bielizny, całych komplecików, nawet koszulek nocnych i również takich bardzo seksownych, fajnych dodatków na chwile intymne, są oczywiście również biustonosze sportowe, także macie tam naprawdę bardzo szeroki wybór. Karolina, mówisz, że super koszulka, też mi się naprawdę bardzo mi się podoba, ona jest moją własnością i bardzo się cieszę, że Wam się podoba, Krysi też się podoba, dziewczyny. No i wracając do tej akcji, ona w tej chwili znowu jakby nam się przypomina, dlatego że październik jest tym miesiącem właśnie walki z rakiem piersi, to jest ten moment, w którym znowu wracamy do tego tematu, przypominamy o nim raz na jakiś czas. Ta koszulka została zaprojektowana po to, żebyście mogły, jeśli macie ochotę wesprzeć akcję, mogły sobie taką koszulkę kupić i właśnie macie możliwość ją kupić w partnerskich butikach i Habur jest jednym z takich butików partnerskich tej akcji. W związku z tym zachęcam Was do tego, żebyście się przyjrzały, ponieważ cały dochód idzie na to, żeby po prostu wspierać działania tych akcji.
Karolina pisze, że popierasz takie akcje. Ja myślę, że wszystkie tak naprawdę tutaj pewnie pozytywnie patrzymy na działania tego rodzaju akcji, ponieważ one tak naprawdę służą nam. Chcemy żyć długo i w zdrowiu i tak naprawdę no, mamy możliwość tak naprawdę zrobić to tylko wtedy, kiedy będziemy o siebie dbały i kiedy będziemy się badały. Tak? Więc myślę, że tutaj to jest na pewno rzecz, którą warto absolutnie chwalić. W związku z tym tak, powiedziałam o tym, że koszulka jest rzeczą, która wspiera. Jeszcze mogłabym dodać, że dzisiaj na przykład ruszyła akcja właśnie w butikach Habur, ale również online, że jeśli chciałybyście kupić w tej chwili coś nowego, to macie tam bardzo fajne rabaty. Również możecie pojawić się w butiku i za stary biustonosz dostaniecie 20 zł rabatu na zakup nowego biustonosza, także też bardzo, bardzo fajna akcja. A co tu dużo mówić? Zdrowie naszych piersi to jest również fantastycznie dobrany biustonosz, który będzie dobrze leżał, który nie będzie się nigdzie wbijał, który będzie bardzo dobrze podtrzymywał ten biust. No w związku z tym tak naprawdę dobrze dobrany biustonosz to jest zdrowie, nie tylko kwestia komfortu, to nie jest tylko kwestia mody nawet mogłabym powiedzieć, ale przede wszystkim właśnie jest to kwestia zdrowia, także zachęcam Was do tego, żebyście raz na jakiś czas odwiedziły wyspecjalizowaną brafiterkę. Dobrze dziewczyny. Renacie się też podoba, bardzo się cieszę dziewczyny, że Wam się podoba. Także o koszulce powiedziałam, no i tak jak już wspomniałam, mam tę koszulkę z butiku Habur, no i wracam znowu teraz do tematu tych cudownych voucherów, które za mną tutaj są. Dziewczyny, teraz ten moment na to, żebym Wam pokazała, jak te vouchery zdobyć. I już Wam mówię, o co chodzi. Żeby wygrać jeden z takich dwóch voucherów, proszę o to, żebyście udostępniły tę transmisję w trakcie jej trwania, czyli teraz. Oczywiście, jeśli ktoś dołączy później, no to ja będę przypominać i w odpowiednim momencie, oczywiście dowolnym w trakcie trwania, jak najbardziej możecie to zrobić. Natomiast, żeby nie zapomnieć, polecam, żebyście to po prostu uczyniły w tej chwili. Na swojej tablicy po prostu udostępniacie tę transmisję, a pod transmisją, pod okienkiem tej transmisji na pewno macie strzałkę, która pozwala Wam łatwo udostępnić, także uczyńcie właśnie to w tej chwili, żeby nie zapomnieć. I to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, napiszcie proszę w komentarzu, dlaczego to Wy powinnyście wygrać takie zaproszenie, taki voucher na spotkanie z brafiterką i właśnie wygrać te 100 zł na zakupy. Także to są dwa warunki konkursu, które po prostu musicie spełnić, a ja potem jutro w ciągu dnia, prawdopodobnie w godzinach wieczornych, napiszę Wam, kto tak naprawdę takie vouchery wygrał. No i dwie osoby oczywiście staną się szczęśliwymi wygranymi, natomiast no, trzeba spełnić te dwa warunki, czyli udostępniamy transmisję i w komentarzu piszemy odpowiedź, dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać taki voucher. Tak? No czyli czas start do końca trwania tej transmisji musicie to zrobić, jeśli macie ochotę właśnie taki voucher wygrać. Oczywiście tylko mówimy o momencie teraz trwania live'a na żywo. Jeśli ktoś odsłuchuje ten live po czasie, no to niestety jednak tutaj nie ma takiej możliwości. Do godziny końca tego live'a jest możliwość wzięcia udziału w tym konkursie. Także zapraszam, czas start. Dobrze. Dziewczyny, przywitałam się z Wami na ten moment. Sprawdziłyśmy techniczne wszystkie kwestie i patrzę, co ja tutaj jeszcze mam do przekazania z kwestii organizacyjnych, ale to by było chyba już na tyle. Patrzę, czy tutaj jakieś komentarze. Renata pisze, że tej koszulki na stronie Habur nie widzę. O, to ciekawe pytanie. Ja szczerze mówiąc nie sprawdzałam tego na stronie. Ja mam tą koszulkę bezpośrednio z butiku, więc nie wykluczone, że może tak naprawdę ta koszulka jest do kupienia bezpośrednio w butiku, ale Renata, ja się w takim razie dowiem i pewnie jeśli ewentualnie jest z nami osoba, która
jest z butiku Hubble i może nam ewentualnie tutaj rozwiać wątpliwości, to poprosimy teraz o informację, gdzie i jak to zrobić. Natomiast gdyby się miało okazać, że jednak w tej chwili nie uzyskamy tej odpowiedzi Renata, to ja się po prostu dowiem, czy jest możliwość gdzieś kupienia online tej koszulki i po prostu napiszę Ci później w komentarzu jako odpowiedź, co będzie można zrobić. O, mamy odpowiedź. Można kupić w Habur. Tak, więc ja sądzę, że chodzi po prostu o to, że to są po prostu bezpośrednio butiki. Tak naprawdę Środa Wielkopolska, słuchajcie, to z Poznania jakieś 20-30 minut samochodem. No może nie w korkach, ale generalnie nie jest to bardzo daleko. Ja nieraz bywałam w tym butiku i tak naprawdę ta trasa jest bardzo przyjemna. Nie jest to... Nie jest to na pewno żadna skomplikowana trasa, nie jest to nic daleko, więc jak najbardziej polecam, żeby się tam wybrać. Ale Ania dopisała, napisać na Facebooku lub na Instagramie. No mamy pełną odpowiedź. Renata, odezwij się na fanpage'u Habur. Tak naprawdę w opisie tego dzisiejszego live'a jest zdaje się, oznaczony Habur. Jeśli dobrze pamiętam, zrobiłam to przed rozpoczęciem transmisji. Więc w razie czego kliknij, przejdź na stronę, na fanpage Habura i skontaktuj się z nimi. Bardzo możliwe, że tutaj jakoś wyjdą Ci naprzeciw, bo oni zdecydowanie zawsze są frontem do klienta, więc bardzo możliwe, że i tutaj nie będzie problemu. Romie się też bardzo koszulka podoba, bardzo się podoba, także bardzo się cieszę. No, Renata pisze, że żadna odległość dla tak miłego celu, prawda? Polecam, naprawdę dziewczyny tam bardzo, bardzo fajnie się zajmują, pyszna kawka, słuchajcie, tam się po prostu bardzo miło spędza czas, ale zrobiłam reklamę. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że ja tak naprawdę mam takie poczucie, że jeśli coś jest, z czymś jest mi po drodze, w coś wierzę i czemuś ufam, to jestem w stanie to polecać. I dlatego właśnie mówię o tym butiku Habur, dlatego że po prostu tam zostałam naprawdę bardzo fajnie przyjęta, tam się mną bardzo dobrze zaopiekowano, ale żeby nie było, nie tylko mną się tam tak zajmują, tam jest naprawdę fajny zespół dziewczyn, który świetnie zajmuje się klientkami, dlatego warto, żebyście się tam wybrały. Dobrze, słuchajcie, tyle na temat akcji, tyle na temat voucherów, kwestie techniczne i wszystko już jest za nami. To co? Przechodzimy do konkretnego tematu dzisiejszego spotkania. Jak stworzyć własny styl? To jest bardzo, bardzo, bardzo częste pytanie, tak jak już powiedziałam na wstępie. W związku z tym postanowiłam podzielić to na pewnych takich 7 kroków, które mogą Wam ułatwić w jakiś sposób skonkretyzowanie tego procesu. Polecam Wam, żebyście się przyjrzały tym krokom i mam nadzieję, że będą one dla Was cennymi wskazówkami. Widzę, że dziewczyny już piszecie komentarze. Bardzo się cieszę. Koniecznie piszcie właśnie w komentarzach, dlaczego to Wy macie wygrać voucher i udostępnijcie transmisję, bo to też jest jeden z warunków, także bardzo też o to Was proszę. To będzie oczywiście weryfikowane przeze mnie przed losowaniem oczywiście. Kolejna osoba pisze, także bardzo się cieszę, dziewczyny, bardzo się cieszę. No to przechodzimy. Pierwszy krok, który należałoby wykonać w ogóle podchodząc do tematu tworzenia własnego stylu, to odpowiedź na pytanie, jak chcę być widziana. To jest jedna z tych rzeczy, która czasem budzi dużo wątpliwości. Czasem bywa taka troszkę, nawet miałabym poczucie przerażająca nawet czasem dla osób, z którymi rozmawiam. Ja to pytanie zadaję moim klientkom, ja to pytanie zadaję również w trakcie spotkań grupowych, jeśli wchodzimy troszkę głębiej w ten temat. Natomiast na pewno każda klientka, z którą spotykam się indywidualnie, jest przeze mnie pytana o to, jaki komunikat chcę wysyłać. Chciałabym, żebyście zastanowili się nad tym, może w tej chwili już, może tak naprawdę w najbliższym czasie po prostu rozważyły,
Jaki ten komunikat do otoczenia chcecie wysyłać? Ja się oczywiście zdaję sobie świetnie sprawę z tego, że odpowiedź absolutnie łatwa może nie być i może to Was troszeczkę zaskakiwać, że w ogóle takie pytanie zadaję. Natomiast no, nie da się ukryć, że to jest w ogóle punkt wyjścia do tego, żeby móc cokolwiek zrobić dalej. Bez odpowiedzi na takie pytanie, niestety każdy kolejny krok będzie trochę takim poszukiwaniem mniej więcej, trochę po omacku. Będziecie troszeczkę robiły to tak, powiedziałabym, pobieżnie. A ja jestem zwolenniczką tego. Może wrócę do Was. Tak? Ja jestem zwolenniczką tego, żeby to... żeby ten nasz wizerunek był po prostu spójny z tym, jakim my jesteśmy. To nie powinno być tak, że zakładamy jakieś ubrania tylko dlatego, że one są ładne. My powinnyśmy tworzyć swoje stylizacje, po prostu ubierając się rano, nie chcę używać też jakichś wielkich słów, natomiast po prostu wybierając odpowiednie ubrania dla siebie, powinnyśmy dobrze się w nich czuć, one powinny być spójne z tym, jakie jesteśmy, jak się ze sobą czujemy i co o sobie myślimy. I tak naprawdę, jak się dobrze nad tym zastanowicie, to myślę, że czujecie, że mam rację. Natomiast oczywiście domyślam się, że odpowiedź na to pytanie wcale łatwa nie jest. No właśnie, Krysia pisze, że to zawsze jest trudne pytanie. I ja absolutnie wiem, że to jest bardzo trudne pytanie. I ja nie chcę, żebyście teraz zastanawiały się nad tym i pisały może jakieś elaboraty na ten temat. Bardziej mam na myśli, żeby skonkretyzować to w kilka jakichś konkretnych może cech. Chciałybyście wiedzieć, czy na przykład prywatnie, czy służbowo chcecie wyglądać jako osoby profesjonalne, kreatywne, miłe, wesołe, a może właśnie delikatnie wycofane, ponieważ taki sposób bycia Wam bardziej odpowiada. Nie chcecie za bardzo rzucać się w oczy. Kilka takich drobnych określeń na Wasz temat może być bardzo fajnym punktem wyjścia do tego, żeby w ogóle zrobić coś, cokolwiek dalej. Natomiast warto się nad tym chwilę zastanowić. I też, żeby była jasność, to nie jest rzecz, którą jeśli określicie raz, to już nie będzie można tego za jakiś czas zweryfikować, zmienić. Tak naprawdę przez lata będzie się to zmieniało. Dziś możecie myśleć o sobie w jakiś jeden określony sposób, zmienicie pracę, pewne okoliczności, coś się może zmienić w Waszym życiu i będziecie myślały o sobie trochę inaczej i wówczas też tak naprawdę styl będzie szedł za tym. Ja jestem wręcz przekonana, że tak naprawdę zawsze ubieramy się w jakiś sposób odzwierciedlający to, co czujemy i co o sobie myślimy. Natomiast tutaj w tej metodzie chodzi o to, żeby zrobić to dużo bardziej świadomie. Pozwolicie, że troszkę... No właśnie. Bo strasznie dużo mówię i wiecie, że ja jestem gaduła, więc jakby bez wody ani róż. Dobrze, no więc jeśli będziecie miały tak naprawdę pewne cechy, które już będą Wam świtać, możecie sobie je gdzieś zanotować, możecie je gdzieś, nie wiem, w telefonie, może jakaś mała karteczka, pamiętnik, co tam chcecie, kalendarz, wszystko jedno. Tak naprawdę niech to gdzieś zostanie spisane. Jakkolwiek tego nie zrobicie, to mogą być proste hasła, jakieś myślniki, gwiazdki, czy całe zdanie, wszystko jedno tak naprawdę, jak to sobie zrobicie. Istotną kwestią jest to, żebyście w ogóle zapisały kilka haseł, które będą po prostu tym początkiem. Tym początkiem do tego, żeby po prostu gdzieś tam podejść do tematu tak raczej kompleksowo, bo kolejne kroki będą właśnie wychodziły z tego pierwszego pytania. Dobrze, czyli tak, gdybyście w razie czego, ewentualnie to jeszcze dość istotna kwestia, gdybyście w razie czego miały problem z tym, żeby w jakiś sposób tutaj sobie faktycznie uzmysłowić jakieś konkretne cechy, to zastanówcie się, jak określiłybyście taką osobę? Gdzieś pomyśleć o jakiejś hipotetycznej osobie, na chwilę oderwać się od siebie, bo wiadomo, że czasem trudno jest pomyśleć we własnym kontekście, więc może czasem pomyśleć o takiej osobie, którą gdzieś tam byście widziały, to jaka ona by była, gdybyście ją miały określić. Jeśli macie jeszcze z tym problem, może warto też zapytać otoczenie, jakieś bliskie nam osoby, jakbyście miały
Zapytajcie, jakby miały Was w jakiś sposób opisać, to co pierwsze przychodziłoby im na myśl? Jakie cechy charakteru? Oczywiście dość ważną sprawą jest też to, żebyście myślały kategoriami cech, które chcecie pokazywać. Bo oczywiście może być też tak, że na przykład wyobrażam sobie osobę, która chciałaby, żeby była widoczna na przykład większa pewność siebie, choć ta pewność siebie nie we wszystkich sytuacjach jest spójna z nami, tak? Czyli na przykład jesteśmy jednak troszeczkę w pewnych sytuacjach wycofane, troszkę pewnych sytuacji się boimy, ale jednak nie chcemy, żeby to było widoczne, bardziej chcemy właśnie pokazywać raczej tę pewniejszą stronę siebie. No i właśnie tak naprawdę wtedy ta cecha, ta pewność siebie powinna się znaleźć w tych notatkach, dlatego że no właśnie na niej się będziemy skupiać. I ten wizerunek właśnie pod to powinien być dobrany, tak żeby móc zakomunikować bardziej to, że raczej jesteśmy pewne siebie, niż właśnie to, że tej pewności siebie nam gdzieś tam brakuje. To też jest oczywiście jakiś sposób na to, żeby, no nie chcę powiedzieć coś zakłamać, ale bardziej właśnie podkreślić to, co chcecie mówić do otoczenia, bo tak naprawdę właśnie to wszystko się sprowadza do tego, jaki komunikat chcecie wysyłać do otoczenia. Dobrze. No więc mamy ten pierwszy krok, ja tutaj trochę się rozgadałam, ale on jest bardzo, bardzo istotny, dlatego że on będzie punktem wyjścia właśnie do tego, co będziecie robić dalej. Dziewczyny, dobrze, patrzymy dalej, jaki mamy drugi krok. Drugim krokiem jest poznanie zasad. I teraz to jest taki krok, w którym poznajemy typ kolorystyczny, typ sylwetki. Poznajemy to wszystko, z czym się urodziłyśmy, albo co stworzyłyśmy. To są te cechy, które wynikają właśnie z naszej sylwetki, z naszego typu kolorystycznego, na co nie chcę powiedzieć, że nie mamy wpływu, bo jak najbardziej mamy wpływ i na sylwetkę, i na może na typ kolorystyczny trochę mniej, ale też oczywiście możemy pewnych modyfikacji dokonywać na przykład w kwestii fryzury, czy, znaczy jakby koloru włosów, czy podbijać coś makijażem. Natomiast oczywiście, jeśli to nie będzie zupełnie zgodne z naszym typem kolorystycznym, no to pewnie efekt będzie mizerny. Natomiast jakby to są takie rzeczy, które wynikają bardziej z tego, jakie jesteśmy naturalnie, fizycznie, a mniej z tego, co wokół siebie właśnie stworzymy. Także teraz istotnym jest, żeby spróbować, jeśli macie możliwość oczywiście, już do Was wracam, jeśli macie możliwość spotkać się ze mną na warsztatach, jeśli macie możliwość spotkać się ze mną na spotkaniu indywidualnym, to ja oczywiście Wam taki pakiet informacji daję. Natomiast oczywistą jest sprawą, że nie każda z Was może mieć ochotę, nie każda z Was będzie chciała się ze mną spotkać i wówczas po prostu szukamy takich informacji gdzieś w internecie, szukamy takich informacji w książkach, szukamy po prostu informacji, które mogłyby być dla nas cenne. Ja nie ukrywam, że kwestia typu kolorystycznego to jest troszkę zbyt skomplikowana rzecz, żebym mogła zrobić na ten temat live'a, choć główkuję i myślę, jak to zrobić, żeby Wam kiedyś przedstawić analizę kolorystyczną w sposób przystępny. Natomiast na pewno kwestia typów sylwetek była już omawiana. Trzeci, czwarty live, musiałabym to sprawdzić, ale któryś z pierwszych live'ów na temat typów sylwetek był, więc śmiało możecie ten materiał sobie jeszcze raz odtworzyć na Facebooku, na YouTubie, macie możliwość obejrzenia tego materiału i to są właśnie te zasady, które należałoby w ramach tworzenia własnego stylu poznać. I to jest ta druga część tworzenia wizerunku tego stylu własnego, który jest ważny. Przepraszam, że przerywam, ale widzę, że Kasia do nas dołączyła, że jest. Cieszę się, bardzo się cieszę, Kasiu. Przypominam i Kasi, i każdej osobie, która teraz dołączyła, bo oczywiście wiem, że tutaj jesteście, dołączacie jeszcze. Przypominam dziewczyny, jeśli któraś z Was chce wygrać jeden z tych voucherków, który tutaj jest za mną, o wartości 100 zł do butiku Habur, to po prostu trzeba spełnić dwa warunki. Udostępniacie tę transmisję w trakcie jej trwania i również w trakcie trwania tej transmisji piszecie w komentarzu, dlaczego to Wy powinnyście taki voucher wygrać. I tyle. Prosta sprawa, nic skomplikowanego.
No właśnie, Beata piszesz. Beata, mam nadzieję, że teraz już wszystko jest jasne, tak? Udostępniasz transmisję, strzałeczka pod transmisją udostępnij, tak? To udostępniasz transmisję, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to piszesz komentarz tutaj pod tym live'em, dlaczego to ty powinnaś wygrać ten jeden z tych voucherów. To dwa warunki i właściwie wszystko jutro wieczorem będą ogłoszone wyniki. Właśnie. Odpowiedziałam dokładnie wtedy, kiedy potrzebowałaś. Karolina, widzę, że już pisze, dziewczyny, także zachęcam Was do odpowiedzi. Nie ułatwiajcie mi zadania, po prostu piszcie odpowiedzi, ja będę miała nad czym siedzieć i zrobię to oczywiście z ogromną przyjemnością. Dobrze, wracamy do tematu. Powiedziałyśmy sobie o tym, że zadajemy sobie najpierw pytanie, jak chcemy być widziane, jaki ten komunikat powinien być wysyłany, zastanawiamy się nad cechami charakteru, które chcemy komunikować do otoczenia. Druga sprawa to stworzenie podstaw po to, żeby móc poznać zasady. Typ kolorystyczny, typ sylwetki. To są takie rzeczy, które są w ogóle jakby podstawową sprawą. Gdybyście miały też problem z tym, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak chcę być widziana, to zastanówcie się nad takimi osobami publicznymi. Zastanówcie się, ja tutaj często podaję przykład Magdy Gessler, która jest osobą taką, wiecie, mocną, konkretną, energiczną, charakterną. I teraz zobaczcie, wielka burza loków, kolorowe ubrania, ostatnio w ogóle już totalnie kolorowe, wielkie buty na koturnach albo wielkie szpilki. To są rzeczy, które absolutnie nigdy w życiu nie spowodowałyby, żeby ona przeszła gdziekolwiek, kogokolwiek, pomijając kwestię popularności, ale gdyby nawet była osobą nieznaną, to nie przeszłaby na ulicy niezauważona. Nie ma takiej siły. I to jest osoba, po której absolutnie widać energię, widać pewność siebie, tą moc absolutnie w tych ubraniach i kolorach widać. Więc jak widzicie, tutaj już mamy pewne takie połączenie, które powoduje, że te pewne cechy charakteru dają nam pewne kolory, fasony, połączenia itd., itd. Zastanówcie się na przykład, jak ubiera się Jolanta Kwaśniewska. To jest osoba, która zawsze ubierała się z ogromną klasą. No pomijam oczywiście też moment, w którym była prezydentową, no to jakby etykieta tego wymagała. Natomiast nawet pomijając kwestię momentu, w którym była na tym stanowisku, to jest też osoba, która zawsze tak naprawdę ubierała się z klasą. Jej sposób wysławiania się, to jest bardzo, tak naprawdę bardzo sympatyczna i osoba, która lubi zbliżać się do ludzi, natomiast mimo wszystko jednak jest osobą na pewnym konkretnym stanowisku i cokolwiek się nie będzie dalej działo, zawsze już pozostanie prezydentową. W związku z tym ona mimo wszystko w tym swoim stylu, mimo że czasem ostatnio przemyca trochę rzeczy takich bardziej modowych, to ten jej styl jest taki bardzo klasyczny, odrobinę stonowany. Tam jest mnóstwo takiego, wiecie, klasyka to jest pierwsze, co mi przychodzi na myśl, ale tam nie ma bicia po oczach wzorami, kolorami. Nawet jeśli pojawiają się wzory i kolory, to one raczej są właśnie takie, powiedziałabym, spokojniejsze formy tych ubrań, jakość tych ubrań. Wszystko powoduje, że my po prostu patrzymy na nią jako na taką osobę o wysokiej kulturze, spokojną, wyważoną, na właśnie bardzo konkretnym stanowisku i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że te dwa przykłady w jakiś sposób obrazują Wam, że mamy osobę o pewnych konkretnych cechach, które zostają podparte właśnie odpowiednimi elementami ubrań. I teraz przechodząc właśnie do tego, że musimy poznać zasady, to jest też niezwykle ważny element, czyli poznajemy typ kolorystyczny, poznajemy sylwetkę i w związku z tym wybieramy bardzo konkretne ubrania związane również z tymi zasadami. Ale uwaga, teraz mamy krok trzeci i już do niego przechodzę. I krokiem trzecim to jest znalezienie kompromisu pomiędzy zasadami a wyrażeniem siebie. To jest taka rzecz, którą mam takie poczucie, i to nie jest kwestia jakiejś chęci krytyki, co bardziej stwierdzam fakt, że mam wrażenie, że czasem to gdzieś umyka w takich komunikatach na temat stylizacji.
często myślimy właśnie tymi kategoriami zasad. A ja bardzo często też przytaczam taki przykład. Miałam jedno z takich najbardziej zapadających mi w pamięć historii, którą pamiętam sprzed ładnych już paru lat. To była dziewczyna, którą poznałam we Wrocławiu na warsztatach i ona była menedżerką w dużej korporacji. Opiekowała się zespołem bodajże 50 osób. Tam to była dość duża grupa. Była osobą, która na pierwszy rzut oka wyglądała na 20 parę lat, dosłownie. A tak naprawdę miała 32 lata. Była drobniutką dziewczyną, miała długie, jasne włosy, delikatną cerę. Cała w ogóle była taka, że po prostu taka, że wręcz ktoś chciałby się nią zaopiekować. Natomiast nikt prawdopodobnie w pierwszej chwili nie posądzałby jej o to, że jest szefem, że ma pod sobą właśnie duży zespół i że pracuje w prężnie rozwijającej się firmie. Ponieważ jakby ta aparycja sprawiała wrażenie, że ona wyglądała na osobę dużo młodszą. A u nas troszkę tak jest, że jak ktoś jest młody, no to takie mamy skojarzenie, że trochę mało doświadczony i tak dalej. I w związku z tym ona bardzo często przez swoich podwładnych była traktowana właśnie w taki sposób troszeczkę, co tu dużo mówić, no niezbyt profesjonalnie. Oni troszeczkę ją traktowali jako koleżankę, tak to było właśnie zawsze na zasadzie no a co ty tam? I jakby nie miała posłuchu, nie była szanowana w taki sposób, jaki powinien być szanowany szef. No po prostu tak najnormalniej w świecie tego posłuchu nie miała i to był dla niej problem. I kiedy na tych warsztatach rozmawiałyśmy, to ona mnie zapytała, co ona powinna zrobić, żeby tak naprawdę móc wzmocnić ten swój wizerunek, bo ona pracowała nad sobą, żeby oczywiście komunikować się z tymi ludźmi jak najbardziej stanowczo i konkretnie. Natomiast czuła, że to może być tak właśnie, że znaczy jakby była w 100% pewna, że ten jej młodzieńczy wygląd obniżał po prostu ten jej autorytet. I to dla niej był duży problem, więc pomyślała, żebyśmy tutaj ewentualnie to również rozważyły. No i kiedy wyszło nam z analizy kolorystycznej, że jest teraz, żebym nie skłamała, to było jasne lato, czyli są to kolory jasne, pastelowe, delikatne i to jeszcze chłodne. Wiecie, jakieś takie lila, róże, błękitne, takie naprawdę bardzo jasne, pastelowe kolory, miętowe, chłodne. No i niestety tak naprawdę no to powoduje, że ona jeszcze bardziej w tych kolorach może się wydawać właśnie taka eteryczna, młodzieńcza i jeszcze bardziej pogłębiłybyśmy ten efekt. No więc to był właśnie ten moment, o którym przed chwileczką Wam powiedziałam jako krok trzeci. Uznałam, że w sytuacji, w której mamy pewien konkretny komunikat do wyrażenia i w sytuacji, w której znamy już zasady, którymi ona powinna się kierować w stosunku do swojego typu kolorystycznego i do swojej sylwetki, trzecim krokiem jest złamanie tych zasad. Uznałam, że te kolory nie będą dla niej dobre z punktu widzenia komunikatu. I dałam jej po prostu, jakkolwiek to nie brzmi, dałam jej w pewien sposób przyzwolenie. Uznałyśmy, że ten typ kolorystyczny po prostu trzeba pominąć, że kosztem tego, że może będzie wyglądała odrobinę mniej świeżo i naturalnie, właśnie nie wybierając tych swoich idealnych kolorów, będzie mogła dzięki temu uzyskać komunikat, na którym jej po prostu w pracy zależy. Więc to było naprawdę tutaj istotne i na tym właśnie polega ten krok trzeci. Przy nim można się zatrzymać, możecie go jak najbardziej wprowadzić, jeśli jest u Was taka potrzeba złamania tych zasad z punktu drugiego, ale oczywiście może być tak, że zasady, które poznacie w tym punkcie kroku drugim, są jak najbardziej odpowiednie i nie macie powodu do tego, żeby te zasady łamać. W związku z tym wtedy ten trzeci krok nie będzie Was dotyczył. Ale jakby macie moje tutaj pełne przyzwolenie do tego, żeby czasem zasady łamać, uważam, że jeśli jest bardzo konkretne uzasadnienie ku temu, to jak najbardziej to robimy i nie przejmujemy się typem kolorystycznym czy sylwetką, bo czasem właśnie możemy jak najbardziej zyskać na tym. No i co robimy dalej? Dalej szukamy swojego wyróżnika. I patrzę dziewczyny na to z punktu widzenia
osób, które na przykład kojarzę gdzieś z osób publicznych, tak? Pewnie byłoby najprościej Wam to wyznaczyć, określić, tak żebyście zrozumiały, co mam na myśli, mówiąc wyróżnik. Kiedy byście się zastanowiły nad tym, jak wygląda na przykład Monika Olejnik, albo nie wiem, czy kojarzycie może profesor Jadwiga Staniszkis, często w programach publicystycznych się pojawia, albo Włodzimierz Czarzasty, no albo już wspomniana Monika Magda Gessler. Każda z tych osób ma coś bardzo charakterystycznego w swoim wyglądzie i to jest często jakiś element stroju, ale czasem może być to oczywiście jeszcze jakiś rodzaj połączenia, natomiast przede wszystkim najczęściej jest to jakiś pewien element stroju, makijażu, fryzury, który jest tak bardzo dla nas charakterystyczny, że gdybyśmy tego nie założyły, nie miały tego pewnego dnia na sobie, to otoczenie mogłoby być zaskoczone. Ktoś pomyślałby, że coś tutaj brakuje, czegoś nie ma i tak dalej, i tak dalej. To jest taka właśnie rzecz, którą jesteśmy tak bardzo spójne, że już jesteśmy z tym kojarzone. Czyli na przykład Włodzimierz Czarzasty niejednokrotnie w kolorowych sweterkach, mimo że cała reszta polityków siedzących w programie pojawia się w marynarkach, on w kolorowych sweterkach i świetnie się w tym czuje. Profesor Jadwiga Staniszkis, zawsze czerwone usta, koczek siwy, piękne włosy siwe, zawsze związane w kok i właśnie te podkreślone usta i to są jej wyróżniki. Wyróżnikiem Magdy Gessler piękna burza loków. To się kompletnie nie zmienia od lat, zawsze to jest jej wyróżnik. Stroje się mogą zmieniać, ale burza loków pozostaje i nie umiem sobie wyobrazić kompletnie jej w innej wersji. I co mamy jeszcze, jaki jeszcze przykład podawałam, wspomniałam jeszcze, właśnie Monika Olejnik. No i tutaj jak sądzę też będziecie miały pomysł, czyli buty. Oczywiście ona już ze swoją pozycją może sobie pozwolić na to, że jako dziennikarka niejednokrotnie w programie te buty są zauważalne, widać, to jest to element, który ją po prostu wyróżnia, dlatego jak najbardziej jest to tutaj jej wyróżnikiem właśnie. Czyli jak widzicie, to jest pewien element, z którego będziemy znane. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat mojego wyróżnika, bo ja kiedyś miałam pewien pomysł na swój wyróżnik, natomiast i do dziś myślę, że jest on moim wyróżnikiem, natomiast jak się później okazało, to doszła do tego jeszcze jedna rzecz, której się kompletnie nie spodziewałam i której nie planowałam, ale bardzo często właśnie słyszę to i jestem bardzo ciekawa właśnie, jakie jest Wasze zdanie na temat mojego wyróżnika. Jeśli macie jakiś pomysł, co jest moim wyróżnikiem, albo właśnie po prostu jak Wy postrzegacie mój wyróżnik, to jestem bardzo ciekawa. Napiszcie w komentarzu, to mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawi. Ela, piszesz kolczyki. Ewa, piszesz i jeszcze zawsze pięknie pomalowane usta. Dobra, jeszcze czekam na Wasze zdanie. Krysia pisze, że pierścienie. Dobra, jestem ciekawa jeszcze. Piszcie, ja Wam za chwilę powiem, co tak naprawdę ja uznałam za wyróżnik, a co tak naprawdę najczęściej słyszę z zewnątrz, co wcale tutaj daleko od tego, co piszecie, nie jest, natomiast potwierdzę Wam to za chwilkę. Ale jeszcze napiszcie, każda z Was, jestem bardzo ciekawa, co uważacie, bo to jest zawsze też dla mnie interesująca sprawa. Dobrze, dziewczyny, czyli tak, ten czwarty krok mamy omówiony i warto byłoby teraz, kiedy już wiecie, na czym polega ten wyróżnik, zastanowić się, co w Waszym wizerunku jest taką rzeczą, bez której czujecie się jakoś tak dziwnie. Wiecie, może to być jakiś rodzaj butów, to może być jakiś, na przykład jakiś dodatek typu naszyjnik zawsze, apaszka, nie wiem, na przykład zawsze nosicie plecak, sobie myślę teraz, zawsze marynarka, albo jakiś rodzaj fryzury właśnie, może jakiś element makijażu, uwielbiacie paski, bransoletki, wiecie, no, można by było tutaj dużo wymyślać i wymieniać tych elementów, bo oczywiście oprócz właśnie stroju i dodatków mogą to być też elementy fryzury i makijażu, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie Wy macie też pomysły na siebie i co Wy byście uznały za swój wyróżnik, albo jak Wam się wydaje, co mogłoby być tym wyróżnikiem, nawet jeśli jeszcze w tej chwili to nie jest takie bardzo
bardzo, bardzo podkreślone. To co może chciałybyście wyeksponować jako swój wyróżnik? Napiszcie mi proszę, bo jestem ciekawa, chętnie się dowiem, jakie są Wasze wyróżniki. A już patrzę, piszecie właśnie, tak? Jeszcze tutaj Renata, okulary. No jak się domyślam, mówisz pewnie u siebie. Absolutnie zgadzam się, okulary są Twoim wyróżnikiem, tym bardziej, że wiem, że masz ich więcej i to jest na pewno świetna sprawa. Julia, teraz się zastanawiam, czy piszesz o moich wyróżnikach, czy o swoich? Duże, masywne kolczyki, naszyjniki, wyraziste kolory. Domyślam się, że pewnie mówisz o mnie. Kasia, piszesz kolczyki i bransoletki, jak sądzę, też mówisz o mnie, biżuteria, usta i oczy. No więc dziewczyny, u mnie tak naprawdę to było tak, że ja zawsze miałam poczucie, że moim wyróżnikiem ma być biżuteria. Bardzo lubię dużą biżuterię, wyrazistą albo jakimś konkretnym, ciekawym kształcie. Nawet jeśli ona nie jest bardzo duża, to tam się musi zawsze coś zadziać. Ja nie, rzadko kiedy noszę taką biżuterię małą, drobną, taką klasyczną. To nie jest moja bajka, choć oczywiście nie neguję i z klientkami niejednokrotnie wybieram, jeśli to pasuje do ich stylu. W moim stylu to nie jest i ja zawsze zdecydowanie bardziej wolałam właśnie biżuterię, która jest mocna, wyrazista albo przynajmniej ma jakiś bardzo konkretny charakter, no i właśnie dzięki temu wyraża również mój charakter. No i to w moim poczuciu to było moim wyróżnikiem, natomiast okazało się faktycznie w jakimś momencie, że bardzo często zaczęłam słyszeć o tym, że moim wyróżnikiem są usta. A to mi wyszło zupełnie przez przypadek. Ja po prostu w jakimś momencie bardzo polubiłam malować usta na... Mam dwie sprawdzone już fantastyczne szminki, które są mocno, mocno trzymające się i wypróbowane. W związku z tym jest to rzecz, której się trzymam i dobrze się w niej czuję. Ale w ogóle nie zdawałam sobie tak naprawdę na początku sprawy z tego, że może to być coś dla mnie charakterystycznego. No i faktycznie niejednokrotnie usłyszałam od wielu osób, nawet częściej zdarzało się w ostatnim czasie mi słyszeć o tym, że właśnie te usta, a niekoniecznie nawet biżuteria. I tak naprawdę śmiało podeszłam do tego tematu i zrobiłam po prostu z tego mój wyróżnik. Czyli właściwie tak naprawdę w tej chwili w sytuacjach takich zawodowych rzadko kiedy po prostu zobaczycie mnie bez szminki, co nie oznacza oczywiście, że na co dzień, codziennie chodzę ze szminką, nie. Natomiast jeśli się pojawiam w miejscach, w których spotykam się z klientkami, kiedy prowadzę szkolenia, warsztaty, czy pojawiam się w mediach społecznościowych, to najprawdopodobniej najczęściej właśnie będzie to ze szminką, bo ja się po prostu w niej bardzo dobrze czuję. I dlatego ona właśnie stała się tym wyróżnikiem. Ja patrzę, Karolina pisze, że moim wyróżnikiem jest fryzura na co dzień, kok i charakter mojego pisma. Charakter pisma, no na to nie wpadłam. To jest fantastyczna sprawa. Jest to mało wizerunkowa sprawa w sensie tego, żeby ktoś mógł tak od razu na ciebie spojrzeć i ciebie rozpoznać. Natomiast jest to też bardzo ciekawy element. W ogóle nie przyszło mi to do głowy. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten pomysł. Julia, u mnie falbany i bufki przy rękawach, stonowane kolory, ciemne doły i jasne góry, choć nie zawsze. Płaskie obuwie. Bardzo się cieszę. Natomiast dziewczyny, jeśli to jest tak, że... Jeśli to jest tak, że macie więcej tych rzeczy, tak jak Julia piszesz, wymieniłaś tych rzeczy więcej, to tak naprawdę warto byłoby się zastanowić, co jest tą jedną czy dwoma rzeczami takimi najbardziej charakterystycznymi. Najbardziej. I na tym się niezwykle skupić, ponieważ jeżeli tych elementów jest więcej, może się okazać, że trochę się nam zacznie to rozmywać. Już przestanie być ten jeden czy dwa konkretne elementy tą naprawdę taką najwyraźniejszą cechą, bo będzie tego po prostu dużo, a wiadomo, no nie ubieramy się codziennie tak samo, więc jednak mimo wszystko ten element może się troszeczkę rozmyć. Także absolutnie uważam, że fajnie, że wiesz, w czym się dobrze czujesz, ale zastanów się, która z tych rzeczy mogłaby być taka najbardziej charakterystyczna dla Ciebie, że po prostu kompletnie nie wyobrażasz sobie siebie bez tego. Jeszcze patrzę, Kasia pisze, u mnie charakterystycznym wyróżnikiem jest kolor. Lubię kolorowe ubrania, czuję się w nich dobrze, choć czasem boję się, że nieumiejętnie używam. No ja myślę, że to jest kwestia wprawy. Ostatnio miałyśmy okazję trochę porozmawiać o tych kolorach. Myślę, że to jest kwestia jeszcze to trochę do pogłębienia. Natomiast ja jestem zwolenniczką robienia koloru jako wyróżnik. Używania go jako wyróżnik to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, także kibicuję, Kasiu, jak najbardziej tak. Dobrze, dziewczyny. Czyli tak. Komunikat w pierwszym kroku, jak chcemy być widziane. Drugie, poznajemy zasady i
dowiadujemy się, jaki typ kolorystyczny i typ sylwetki jest naszym, żeby móc jak najlepiej wybierać odpowiednie ubrania i dodatki. W trzecim kroku rozważamy, czy ewentualnie te zasady z drugiego punktu nie wymagałyby jakiegoś ewentualnego skorygowania, złamania odrobinę. Czwartym punktem jest znalezienie wyróżnika, dlatego że te pierwsze kroki mogą się okazać, że one będą dość podobne na przykład do osoby, która ma podobne cechy charakteru, może podobną sylwetkę i typ kolorystyczny. Natomiast właśnie ten wyróżnik może spowodować, że będziemy miały to coś swojego charakterystycznego. To niesamowicie podbija własny styl. Ja naprawdę Wam bardzo polecam to, żebyście się nad tym poważnie zastanowiły. Ela, u mnie chyba sukienki, które noszę najczęściej. W 100% się zgadzam. Ja nie pamiętam, kiedy widziałam Cię w spodniach i mam wrażenie, że co wcale nie oznacza, że wyglądasz w spodniach źle i wiesz dobrze, że uważam, że jak najbardziej dobrze byś wyglądała. Natomiast jak najbardziej faktycznie kojarzysz mi się zawsze z sukienkami i to absolutnie jest Twój wyróżnik. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, to co tutaj napisałaś. Krysia, a ja siedzę i od 10 minut nie mogę nic znaleźć. No słuchaj, ja bym się musiała nad tym zastanowić, daj mi chwilę, no pewnie już może nie dzisiaj na live, bo muszę się skupić na tym, co mam do powiedzenia, ale jestem przekonana, że coś byśmy znalazły i nie wierzę w to, żebyśmy czegoś nie znalazły, na pewno się to uda zrobić, więc wrócimy do tematu, po prostu. Dobrze, czwarty krok za nami. Dziewczyny, jeszcze raz przypominam, ponieważ już jesteśmy bliżej końca niż dalej, więc przypominam, jeśli chcecie wygrać jeden z tych voucherów o wartości 100 zł, który jest tutaj za mną do marki, do butików Habur, to co należy zrobić? Udostępniacie tę transmisję w trakcie jej trwania. I druga sprawa, piszecie w komentarzu pod tym live'em, dlaczego to Ty powinnaś wygrać taki voucher i tyle. Właściwie tak naprawdę nic więcej nie trzeba robić, nie są to żadne skomplikowane sprawy. Jeśli ktoś ma jakiś ewentualny problem, to dajcie znać, oczywiście wszystko odpowiem. Natomiast no z całą pewnością mam nadzieję, że tutaj wszystko jest jasne i czytelne i nie będzie to nic skomplikowanego. Także pamiętajcie, żeby wziąć udział i spełnić obydwa warunki. Wtedy jest szansa, że wygracie. Jutro wieczorem będą wyniki. Także przypominam. Dobrze. Wracamy do własnego stylu. Piątym krokiem jest porządkowanie garderoby. Oczywiście ja wiem, że to jest temat rzeka i mogłybyśmy tutaj i pewnie zrobimy osobnego live'a na temat porządkowania garderoby. Prędzej czy później on się na pewno pojawi. Natomiast bardzo, bardzo ważnym jest ten krok, ponieważ kiedy już wiemy tak naprawdę, w czym dobrze się czujemy, co dobrze nas określa, co powoduje, że wyglądamy najlepiej, wyglądamy, jak to się mówi ładnie, jak najlepsza wersja siebie, no to jest jedno. Natomiast kiedy stajemy przed swoją szafą i mamy tam mnóstwo rzeczy, które czasami są kompletnie od sasa do lasa, bo wiecie dobrze i myślę, że tutaj nie jest to żadną tajemnicą, że często kupujemy spontanicznie, czasem kupujemy pod wpływem impulsu właśnie, ponieważ gdzieś coś nas zanęciło, była to na przykład pani, która mówiła, że świetnie w czymś wyglądamy, albo była po prostu jakaś przecena i tak dalej, wiecie dobrze, jak to jest, kiedy się robi takie zakupy właśnie czasami pod wpływem różnych impulsów. Tak naprawdę później ta szafa jest niestety troszkę zagracona. Tam jest dużo rzeczy, które nie zawsze mają jakieś przełożenie na właśnie wasz styl. Sytuacja, że mamy dużo rzeczy, które kupowałyśmy spontanicznie i one nie zawsze są do nas dopasowane. I często bywa tak, że właśnie te rzeczy no, po prostu wpadły nam w oko, ale tak naprawdę kompletnie nie odzwierciedlają tego, kim jesteśmy i jak się ze sobą czujemy. I właśnie tak naprawdę dlatego tak niezwykle istotny był ten pierwszy krok, żebyście sobie zadały pytanie, jakie jesteście, jak się ze sobą czujecie i jaki komunikat chcecie wysyłać, dlatego że później porządkując swoją szafę, będziecie mogły weryfikować tak naprawdę, czy ta rzecz mówi o mnie to, co ja chcę, żeby o mnie mówiła. I jeśli macie wtedy dylemat, w takim momencie macie dylemat, czy ta bluzka, spodnie, ten rodzaj butów, czy ten dodatek mówi o was właśnie to, co chciałybyście mówić,
to może tak naprawdę nie powinno się w tej szafie znajdować. Ja wiem, że czasem dla osób, które pierwszy raz to słyszą albo które pierwszy raz podchodzą w ogóle do przeglądu szafy, może się to wydawać takie trochę Jezus Maria, no jak mam tak po prostu sobie wyrzucać rzeczy. Nie, przede wszystkim nie wyrzucać wcale, jeśli nie musicie, możecie je komuś oddać, możecie sprzedać, na to jest parę innych sposobów, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby to się nie znajdowało w waszej szafie, jeżeli nie odzwierciedla tego, kim jesteście. Bo jeśli tego komunikatu w tym ubraniu nie ma, no to właściwie całkowicie bez sensu jest, że znajduje się to w waszej szafie. Dotarła Kinga, cieszę się Kinga, że jesteś na końcówkę chociaż, ale mam nadzieję, że pewną wartość i tak wyniesiesz. Cieszę się bardzo, że jesteś. Dobrze, czyli tak, robimy ten przegląd szafy. Ja myślę, że kiedyś przyjdzie moment, w którym faktycznie rozwiniemy, jak go zrobić. Natomiast na ten moment chcę tylko przejść właśnie te kroki, żebyście wiedziały, że kiedy znajdziemy wyróżnik, będziecie wiedziały już, jakie ubrania na Was najlepiej leżą i jaki komunikat chcecie tworzyć, wtedy robimy ten przegląd. Wtedy to będzie miało największy sens, dlatego że wyeliminujecie z tej szafy wszystko to, co nie mówi o Was tego, co byście chciały. No i kiedy już uporządkujecie szafę, idziecie do sklepów. I możecie tę szafę uzupełnić, możecie sobie dokupić rzeczy, których bardzo możliwe, że w trakcie przeglądu szafy uznałyście, że brakuje. To jest właśnie ten moment, żeby właśnie tę szafę uzupełnić, ale co jest niezwykle istotne, robimy to również z głową. I te wszystkie rzeczy, które powiedziałyśmy sobie wcześniej, tak, czyli ten komunikat, czyli ten typ kolorystyczny, zasady i tak dalej, i wyróżnik, nie może nagle w tym momencie zniknąć, tak? Że znowu pójdziemy do sklepów i pod wpływem jakiegoś spontanicznego impulsu znowu zrobimy zakupy zupełnie nie takie, jakbyśmy chciały, ponieważ znowu potem zagracamy tę szafę. W ogóle nie będzie to miało wszystko sensu i absolutnie Was na to od tego chciałabym odwieść. Ja Was zapewniam, że im bardziej świadomie będziecie podchodziły do swojego wizerunku, właśnie myśląc o tych tutaj krokach, to ja Was zapewniam, że przyjdzie taki moment, w którym będąc w sklepie, coś Wam wpadnie w oko, zastanowicie się trzy razy, czy tak naprawdę ja chcę kupić tę rzecz, czy ja jej nie chcę kupić. Jeśli wiem, że to nie do końca pasuje do mojego komunikatu, może niekoniecznie wcale pasuje do mojego typu kolorystycznego, to czy ja na pewno chcę to kupić? Czy ja na pewno będę się dobrze w tym czuła? Czy to będzie mówiło o mnie to, co ja będę chciała powiedzieć? I wtedy tak naprawdę zaczyna się to świadome właśnie budowanie tego wizerunku. Zaczynamy wtedy dokonywać dużo bardziej sensownych wyborów i robicie te zakupy właśnie coraz mniej spontanicznie, a coraz bardziej przemyślane. Ja oczywiście nie twierdzę, że to się stanie z dnia na dzień i że to będzie proste, ale żeby była jasność, kiedyś dawno, dawno temu byłam zakupoholiczką, dziewczyną, która kupowała dużo tanio, zachłystywała się tym, że pracuje, że może sobie kupić coś nowego i tak dalej, i tak dalej. I to nigdzie w dobre miejsce mnie nie zaprowadziło. Może tylko tyle, że nauczyłam się tego, żeby dzisiaj tego nie robić, ale wiem po prostu z tamtego doświadczenia, jak fajnie jest właśnie znaleźć się w tym punkcie, w którym tak jak dziś robię te zakupy zdecydowanie rzadziej i w sposób zdecydowanie bardziej przemyślany. Ale właśnie wynika to z tego, że ja wiem, co do mnie pasuje, wiem, w czym się dobrze czuję, wiem, jaki komunikat chcę wysyłać do otoczenia i po prostu nie potrzebuję kupować rzeczy, które od tak gdzieś wpadną mi tylko i wyłącznie w oko. Co wcale nie oznacza, że nie robię spontanicznych czasem zakupów, ale one zawsze muszą być właśnie skorelowane z tym, jaki komunikat chcę wysyłać. Dobrze, no i mamy, słuchajcie, już taki właściwie ostatni krok. Chciałabym, żebyście potraktowały tworzenie tego własnego stylu jako długofalowy plan. To nie jest rzecz, którą powinnyście mieć możliwość zrobić już za chwilę, żebyście jutro usiadły z kartką, wymyśliły swój komunikat, żebyście znalazły szybciutko zasady i za trzy dni już miały pełny pakiet wiedzy, a za, nie wiem, tydzień czy dwa już miały w pełni przejrzaną i uzupełnioną garderobę. I nie twierdzę oczywiście, że nie możecie tego zrobić, bo przecież nikt Wam nie zabroni, to jest jasne.
jasne. Natomiast ja Was zachęcam do tego, żebyście potraktowały też, szczególnie jeśli nie macie pewności co do tych kroków jeszcze w tej chwili, one nie są jeszcze usystematyzowane i jeszcze nie są takie właśnie takie w pełni umocowane w Waszych głowach, to ja myślę, że nawet właśnie myślenie o tym tworzeniu stylu w dłuższej perspektywie czasu da Wam więcej spokoju i też takiego pozwolicie sobie na to, żeby to się nie działo zbyt spontanicznie, wtedy można popełnić najwięcej błędów, ale przede wszystkim nie czujecie żadnej presji, tak? To nie jest coś, co powinno się urodzić z dnia na dzień i absolutnie właśnie ewoluowanie, przemyślenie tych wszystkich elementów krok po kroku, właśnie przy każdej kolejnej wizycie zastanawiacie się nad jednym elementem, nad drugim, to się po prostu powolutku zaczyna rodzić i jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Zaczyna być coraz bardziej spójne z Wami, jeśli dacie sobie ten czas. Dlatego Was właśnie na ten czas tutaj jak najbardziej namawiam, bo on spowoduje, że będziecie jak najbardziej spójne z tym, co będziecie chciały stworzyć. To jest właściwie ostatni krok związany z tworzeniem wizerunku. Czyli tak. Planujemy komunikat, zastanawiamy się, jak chcemy być widziane przez otoczenie, znajdujemy zasady, które będą spójne z naszym typem kolorystycznym i typem sylwetki. W trzecim punkcie zastanawiamy się, czy ewentualnie ten pierwszy, drugi punkt nie może tutaj się pojawić pomiędzy nimi jakiś kompromis i czy ewentualnie złamanie odrobinę zasad nie wyjdzie nam trochę na dobre. W czwartym punkcie szukamy swojego wyróżnika, w piątym robimy przegląd szafy, w szóstym robimy racjonalne i sensowne zakupy, a w siódmym dajemy sobie czas na to, żeby to wszystko się ładnie uleżało, żeby wszystko było z nami spójne, żeby nie było żadnej presji, żadnego ciśnienia, żadnego myślenia na już, na teraz, za chwilę i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej to będzie wyciągnięte w czasie, to bardzo możliwe, że dużo bardziej to poczujecie i będziecie z tym spójne. Więc takie jest podsumowanie tego, co miałam do powiedzenia, jak chodzi o własny styl. Jestem bardzo ciekawa, czy te wskazówki były dla Was cenne, czy one tutaj w jakikolwiek sposób Wam coś rozjaśniły, a może dały Wam w jakiejś kwestii do myślenia. Krysia napisała, że od 10 minut zastanawiała się nad swoim wyróżnikiem, czyli Krysia, masz o czym myśleć i może kiedyś nawet spróbujemy to razem skonsultować. Natomiast jestem bardzo ciekawa, czy te wskazówki były dla Was cenne. Szybko patrzę, co piszecie i piszcie właśnie, czy to było dla Was ważne, czy cenne, a może macie jakieś wątpliwości, coś nie było do końca jasne, chętnie jeszcze spróbuję to szybko wyjaśnić. Kinga, piszesz, bardzo dobrze, Basiu, dobierasz kolorystykę dla klienta, po szkoleniu u Ciebie w końcu super poczułam się we własnej skórze, polecam szkolenie. Ta Kinga była u mnie na warsztatach, pełny remanent wizerunku, który prawdopodobnie będzie w listopadzie najbliższym. Najbliższe szkolenie prawdopodobnie będzie właśnie w listopadzie, mówię, szkolenie, warsztaty, po prostu panie, spotykamy się w takiej fajnej 10-12 osobowej grupie i rozmawiamy i o kolorach, właśnie i o fasonach, każda z dziewczyn ma to dobierana. Kinga właśnie była na tych warsztatach, więc bardzo się cieszę, Kinga, że to było dla Ciebie takim dobrym impulsem, ogromnie to jest dla mnie ważne, bardzo się cieszę. Kasia, piszesz, że bardzo, mam nadzieję, że to w kontekście tego, co dzisiaj tutaj o czym rozmawialiśmy, tak, cieszę się, że wskazówki były dla Ciebie cenne. Beata, piszesz, coraz więcej panów ogląda transmisję, czyżby podglądali to, co oglądają ich panie, a nie oglądają, ale pod warunkiem, że dają nam wolny dzień na zakupy, o karcie kredytowej nie śmiem wspomnieć. Bardzo, bardzo cenna uwaga. Ja oczywiście wszystkich panów również serdecznie zapraszam, bo oczywiście ja komunikuję się do pań, ponieważ one są moją największą grupą odbiorców, ale to wcale nie jest tak, że te rzeczy na przykład na temat własnego stylu panów nie dotyczą absolutnie. Oczywiście jak mówię o sylwetkach damskich, no to są to po prostu sylwetki damskie, natomiast tworzenie własnego stylu jest rzeczą bardzo uniwersalną i z panami pracuję dokładnie na tej samej zasadzie i tutaj niczym się to nie różni, więc każdego z panów absolutnie namawiam do tego, żeby obejrzeli sobie jeszcze raz tego live'a i krok po kroku przeanalizowali właśnie własny styl, więc
Więc to jest jak najbardziej dla mnie fajne, że panowie również też tutaj dołączają. Piszesz, Joanna, tyle co obejrzałam, było bardzo ciekawe, już nie mogę się doczekać konsultacji z tobą. No właśnie, Asiu, bo my jeszcze przed nami jest spotkanie, także tutaj czekam na termin od ciebie i oczywiście zamierzamy się spotkać jak najszybciej, to się nam uda. Bardzo się cieszę, no będziesz miała właśnie wybrane kolory i fasony i wszystko tutaj właśnie pod tym kątem własnego twojego stylu spróbujemy skonkretyzować. Powolutku będę się z wami żegnać, choć tak naprawdę nie lubię tego momentu. On jest zawsze dla mnie taki trochę... No, lubię po prostu tutaj być i do was mówić i mam nadzieję, że i wy lubicie tutaj się ze mną spotykać, więc to jest dla mnie taki moment, no, z którym trzeba się oczywiście zmierzyć, no ale już za 2 tygodnie widzimy się ponownie. Teraz oczywiście kilka kwestii organizacyjnych, czyli tak, pierwsza sprawa, jutro wieczorem w piątek będzie wynik konkursu na te tutaj vouchery, które są za mną do marki Habur. W sobotę kolejny temat live'a do wybrania przez was, a nawiasem mówiąc, jeśli któryś z was ma jakikolwiek pomysł na temat tematu na live, coś by was interesowało, śmiało do mnie piszcie. W wiadomościach, w komentarzach tutaj, w mailach, jakkolwiek wam pasuje, możecie do mnie pisać. Każdy temat może być dla mnie cenny, ja mogę go wziąć w całości, mogę go trochę przerobić, więc piszcie, cokolwiek wam przychodzi do głowy, o czym chciałybyście na takich live'ach posłuchać. Zawsze robimy potem jeszcze właśnie w sobotę głosowanie i większością głosów wybieramy ten temat, który większość z was interesuje, ale potrzebuję waszej inspiracji, chcę wiedzieć, co dla was jest cenne i co może wam się przydać, więc koniecznie do mnie piszcie swoje pomysły. Renata już się powoli żegna. Asia, bardzo się cieszysz na spotkanie. Widzę, super, bardzo się też cieszę. Czyli piszcie tematy i to będzie tutaj też dla mnie fajna wskazówka, będzie fajnie, więc w sobotę wybieramy temat kolejnego live'a. No i widzimy się po prostu już za 2 tygodnie na tym kolejnym live'ie. Nic się tutaj w tej kwestii oczywiście nie zmienia. 20:30 na moim fanpage'u jak najbardziej będzie. I przypominam wszystkim osobom, które może wpadły tutaj po raz pierwszy i również osobom, które będą odsłuchiwać tego live'a w ramach transmisji, ale na Facebooku, no na YouTubie niestety to nie zadziała. Natomiast na Facebooku, jeśli oglądacie tę transmisję nawet później, każda z osób, która ma ochotę otrzymywać ode mnie newslettera z powiadomieniami na temat właśnie najbliższych live'ów, na temat wszystkich wydarzeń, kiedy warsztaty w najbliższym czasie się pojawią, będę również informować. Jeśli pojawiają się jakieś wydarzenia z moim udziałem, gdzie jestem zaproszona i możecie się ze mną spotkać, również o tym informuję. Jeśli pojawiają się jakieś rabaty ode mnie czy od moich partnerów, to wszystko znajduje się w newsletterach, dlatego jeśli macie ochotę otrzymywać taki newsletter, piszecie teraz w komentarzu słowo newsletter. I potem już wszystko będzie jasne, dostaniecie konkretny komunikat, więc proszę o takie słowo w komentarzu newsletter i będziecie ten newsletter wtedy otrzymywać. Podobnie, powolutku się żegnamy. Ja was oczywiście jak zawsze zapraszam na moje media społecznościowe. Zerkajcie, komentujcie i czujcie się zawsze jak u siebie w domu. I na dziś się z wami żegnam i przypominam, badajcie się dziewczyny, może zadanie na jutro albo na weekend, zbadać się, sprawdzić, czy wasze piersi są zdrowe i czy wszystko jest z nimi ok, bo jeśli one będą zdrowe, to i wy będziecie zdrowe, a o to nam przecież wszystkim chodzi. Także żegnam się z wami na dziś, widzimy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia.